Najbliższe 2 tygodnie w naszym regionie to czas zimowego odpoczynku. Rozpoczęły się ferie, czas wolny od nauki, ale przypominamy, nie od myślenia. By ferie były bezpieczne, trzeba o to zadbać indywidualnie, a wskazówek tradycyjnie udzielili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, organizując edukacyjne spotkanie przy Jeziorku Miejskim. Kilka miesięcy intensywnej nauki dało w kość uczniom, dlatego zdecydowana większość czekała na czas ferii zimowych. Jedni wykorzystają je na odsypianie, nadrabianie spotkań towarzyskich, kreatywnie korzystając z propozycji ośrodków kultury, aktywnie na świeżym powietrzu, ale wszystkich obowiązuje zasada. Ferie nie zwalniają z myślenia, głównie myślenia o własnym bezpieczeństwie. A wiemy, że im więcej wolnego czasu, tym więcej pojawia się pomysłów, które nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem. Stąd, jak co roku, tuż przed feriami, strażacy m.in. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach stanęli za organizacją lekcji w terenie. Ten sam temat dotyczący bezpieczeństwa, ale wciąż aktualny. Tu my za wiele więcej na ten temat nie powiemy. Możemy po raz kolejny przestrzegać, prosić, żeby no zachować te zasady bezpieczeństwa. I chyba to jest główny cel, bo tu, tak jak mówimy, no jakichś wielkich fajerwerków za każdym razem nie będzie. Staramy się coś nowego przemycić. Niemniej no rzecz, która jest jakby cały czas od samego początku, czyli bezpieczne ferie, co mamy zrobić, czego mamy nie zrobić i tak dalej. Wszystko w oparciu o konkretny rozsądek, jeżeli chodzi o lód na jeziorach, stawach, rzekach. Przygotowaliśmy co prawda sobie przerębel 2 dni wcześniej. My chcieliśmy, żeby on troszeczkę zamarzł i żeby lód był rzeczywiście taki łamliwy, bo dzisiaj chcemy pokazać, skupić się na takich metodach samoratowania, czyli co, jeżeli już niestety dojdzie do wpadnięcia na lodzie, to co dana poszkodowana osoba ma zrobić, jak ma się zachować. Stąd będzie taki pokaz, pozorant, który jest od nas ze straży, będzie pokazywał, jak mamy najskuteczniej z takiej pułapki lodowej się wydostać. Szanse są zawsze, tak trzeba podchodzić do zagadnienia. Niemniej trzeba no, wziąć pod uwagę, że w wodzie nasza temperatura ciała około 25 razy szybciej spada. W takiej zimnej wodzie, która jest w granicach 2-3 stopni, no, kluczowe są te pierwsze elementy, czyli nie możemy za mocno tego wydatku energetycznego, czy nie możemy się szarpać i tak dalej. To wszystko na pokazie chcemy pokazać, jak delikatnie masą swojego ciała ten bardzo kruchy lód łamać do momentu, kiedy on w miarę możliwości będzie stabilny i próbować się jakoś wtoczyć na niego. To też wszystko zależy od jakby indywidualnych predyspozycji danej osoby, która się wpadnie. No jak to będzie młody, wysportowany mężczyzna, no będzie mu trochę łatwiej to zrobić. Natomiast jeżeli będzie to starsza osoba, no to niestety te szanse no, spadają. I tu wracamy do początku. Żaden lód, oprócz oczywiście lodowiska przygotowanego pod kątem zimowej miejskiej atrakcji, nie jest bezpieczny. A ta lekcja na świeżym powietrzu to potwierdza i uczy. My też nie chcielibyśmy przy okazji takich pokazów tak jakby promować zachowań, które spowodują, że wejdziemy jednak na lód. Pokażemy, co zrobić z brzegu. Jeżeli jest to metr od brzegu, możemy rzeczywiście coś podać. Natomiast odbiorcami dzisiejszego spotkania są małe dzieci i nie chcielibyśmy, żeby one wyszły stąd, że strażacy pokazali, jak my możemy uratować komuś życie. Nie, to zupełnie temu nie służy ten pokaz. My możemy to robić, jak będziemy szkolili wędkarzy, tak? Jak będziemy szkolili dorosłe osoby, to rzeczywiście, jeżeli oni podejmą takie ryzyko i wejdą na własną odpowiedzialność, no to jak najbardziej. Natomiast dzieci, broń Boże, my nie chcemy i nikogokolwiek nie zachęcamy, bo cały czas od wielu lat powtarzamy, że nie ma bezpiecznego lodu. Lód jest na jednym akwenie, potrafi być o kilkanaście centymetrów różnicy w grubości, w strukturze tego lodu, która też powoduje, że on jest bardziej łamliwy, więc stanowcze nie, jeżeli chodzi o wchodzenie na lód. I to powinni zapamiętać tak dzieci, młodzież, jak i dorośli. I każdy z tej lekcji musi wynieść właściwe wnioski. One po każdym spotkaniu trafiają również do organizatora, stąd biorąc pod uwagę warunki towarzyszące wydarzeniu, zastosowano taśmę bezpieczeństwa.
idzie? Uczymy się dlatego, że gdzieś tam mimo tego, że prosimy, żeby się odsunąć, no to jednak zrobiliśmy taką strefę bezpieczną, żeby jednak za tą taśmą dzieci obserwowały. Po pierwsze chyba, że będzie lepszy widok, a po drugie, że no, my będziemy spokojniejsi, że gdzieś tam ktoś nam na ten lód nie wejdzie, nie wpadnie. Strefa bezpieczeństwa sprzyjała również korzystaniu z dodatkowych lekcji przydatnych na czas ferii. Dzisiaj jest z nami nadleśnictwo Bartoszyce, które też trochę powie o zasadach bezpieczeństwa, takich ogólnych, będąc w lesie. Czy, no nie wiem, wziąć małe zwierzątko do domu, kogo powiadomić, jak się zgubimy w lesie, co mamy zrobić i tak dalej. To też są ciekawe jakby informacje dla naszych najmłodszych. Jest z nami Wojskowa Straż Pożarna, więc oni razem, zgodnie z jakby cyklem naszego szkolenia, bo akurat dzisiaj przypada temat związany właśnie z ratownictwem lodowym, my taką ochotniczą, wojskową, przepraszam, Straż Pożarną na takie działania zapraszamy. Jedno jest pewne, ferie są fajne, o ile będą bezpieczne i o tym warto pamiętać każdego dnia. Zdecydowanie lepiej zabrać z nich garść miłych wspomnień niż doświadczenie wynikające z niewłaściwych zachowań.